Dzień dobry, kochani z tej strony: Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w Dzień sobotni dobry. poranek. Paweł się wyrwał. Na wstępie, oczywiście, jak zawsze serdecznie dziękujemy wszystkim patronom i wspierającym. To dzięki Wam możemy nagrywać te materiały i informować Was, co dzieje się w Rosji, w Polsce i na świecie. Dziękujemy za lajki i komentarze. I żeby nie przedłużać, oddaję głos Pawłowi, który zaczyna dzisiejszy informacyjny serwis. A zaczynamy, słuchajcie, od informacji ze Stanów Zjednoczonych. Mamy dane za trzeci kwartał, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto. I według danych amerykańskich, według Biura Analiz Ekonomicznych, realny produkt krajowy wzrósł o 4,9 w porównaniu z rokiem ubiegłym. 4,9% wzrostu mają. Tak, 4,9%. Trzeci kwartał. Analitycy tutaj wcześniej, tu były różne analizy. Ja widziałem ponad 5, tak. Tutaj Wall Street Journal żur podawał 4,7%. Natomiast przypomnijmy, że w drugim kwartale to było zaledwie 2,1%. W przypadku Europy, jak mówimy, 4,7-2,1 to wydają się to dosyć duże wzrosty, natomiast jeżeli chodzi o inne części świata, to już nie robią aż takiego wrażenia. Ostatecznie wyniki trzeciego kwartału były jednak no dobre tak, i wyższe od oczekiwań większości ekonomistów. Ponieważ no jeszcze przypomnimy, że w kwietniu mówiono o recesji w Stanach Zjednoczonych że z powrotem za no i mówiono tutaj również, że możemy widzieć takie informacje już w lipcu. A jeżeli będzie jakiś wzrost, no to mówiono, że on będzie dosyć mały, natomiast wydaje się, że seria podwyżek stóp procentowych, które zafundował Fed nie doprowadziła do spadku wydatków konsumpcyjnych. No i to jest pewne jakieś zaskoczenie, bo tych, 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 ta seria dosyć długa była. Zobaczymy też, co się wydarzy już niedługo, bo czeka nas kolejne dwa posiedzenia Fedu. Czy jeszcze w tym roku zobaczymy podwyżki stóp procentowych, czy nie? Ja obstawiam, że nie. Jeżeli chodzi o najbliższe posiedzenie Fedu, większość również obstawia, że nie będziemy widzieć, a jak możemy to sprawdzić, bo tu często o to pytacie, możemy, słuchajcie, się oprzeć na cenach kontraktów terminowych na fundusze federalne i w zależności od wysokości i od zmian tych cen, no można ocenić prawdopodobieństwo. Na tej podstawie obecnie prawdopodobieństwo oceniane jest na 1-2 maksymalnie procent, jeżeli chodzi o, o wzrost na następnym posiedzeniu Fedu, wzrost stóp procentowych. Czyli podobnie jak w Rosji. To Bo szacujemy na 1-2 a, a nie prawdopodobieństwo, że nie, nie, no jak podobnie? Nie, 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 nie. Ja mówię, że prawdopodobieństwo, że podniosą, a, no 1, jest 2%. na 1-2%, a nie, że podniosą o 1-2%. Co prawda była wypowiedź 20 bodajże października szefa FEDU i on coś tam zaczął mówić, że może jednak, ale z drugiej strony nie. No i to trochę przestraszyło rynki. Natomiast, no potem już po następne wypowiedzi i tak jak rynki to odczytują, no to odczytują, no że jeżeli ta inflacja bazowa nadal będzie się obniżać, nie będziemy mieli tutaj jakiegoś zaskoczenia w odczytach, no to stopy będą utrzymywane cały czas, a być może już na początku 2024 zobaczymy zobaczymy, że być może Fed obniży, bo ja akurat uważam, że za długo próbuje, znaczy bo tutaj jest taki pomysł Fedu, żeby zejść z inflacją bazową poniżej celu inflacyjnego mhm. i wtedy dopiero ruszyć. Ja myślę, że powinni to zrobić wcześniej, i wtedy by jeszcze troszeczkę tą Gospodarkę, aby się poprawiła. No oni tutaj mówią, no, że są dosyć dobre dane, a więc no, nie ma takiej potrzeby. No zobaczymy. Okej. Okay. Słuchajcie, przenosimy się do Europy. Węgry i Słowacja, no jakby pomagają Rosji, co w przy przypadku Węgier już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Natomiast Słowacja po wyborach no, zmienia troszeczkę swoje. Globalne sojusze? Może, może. Węgry, Słowacja sprzeciwiły się przyznaniu Ukrainie nowe, nowego pakietu pomocy w wysokości 50 miliardów euro podczas Unii Europejskiej w Brukseli. Premier... Mikrofonu, Mati, bo trochę masz go oddalonego. Mhm. Sprawdzamy, Dobrze. testujemy lepiej? Tak, tak, jest, jest, tak, tak. Ok. Premier Węgier Viktor Orban twierdzi, że pomoc Ukrainie nie działa, podczas gdy premier Słowacji Robert Fico z, zwraca uwagę na problemy z korupcją na Ukrainie. Oba kraje mają usterów rządzących dogadanych z Rosją. Premiera Węgier chyba wszyscy znamy, natomiast premier Słowacji jest znany ze swoich koleżeńskich relacji z wysoko postawionymi menedżerami, m.in. Gazpromu. Wniosek o przyznanie pomocy w wysokości 50 miliardów euro na rzecz Ukrainy był częścią budżetu Unii Europejskiej w latach 2024-2027. Wniosek ten wymagał jednomyślności wszystkich 27 krajów członkowskich. Mimo sprzeciwu Węgier i Słowacji, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił, że osiągnięto ogólny konsensus w sprawie przeglądu polityki finansowej Unii Europejskiej i wyraził nadzieję na rozwiązanie problemu do końca roku. Oprócz pomocy dla Ukrainy premier Orban sprzeciwił się również przyznaniu 15 miliardów euro na unijną reformę migracyjną. Węgry zaproponowały podzielenie 50-miliardowego funduszu dla Ukrainy na dwie części, argumentując, że Kijów, Kijowowi wystarczyłaby połowa funduszu. Ostatecznie decyzja w tej sprawie będzie należała od dalszych negocjacji i tego, co się uda, wywalczyć pewnie Węgrom i Słowacji, bo to zazwyczaj tak wygląda, że oni się sprzeciwiają, później coś się dzieje i. Ja jestem zmrożony, Paweł. Nie wiem, czy widzisz, ale... Nie. A, teraz tak. Chyba cię ja... troszeczkę przymroziło. Nie, nie widzę siebie po prostu. Mm. O, poszło. Pomoc dla Ukrainy ma w celu wsparcie kraju, pokrycia deficytu budżetowego i umożliwienie realizacji reform. Jednak sprzeciw Węgier i Słowacji wskazuje na trudności w osiągnięciu jednomyślności w sprawach pomocy finansowej z Unii Europejskiej. No i tu mam pytanie do Ciebie. Dogadają się, czy się nie dogadają, jak myślisz? Hmm, czy to będzie co? już teraz na twardo? I, i Albo będą takim powodem, dla którego może Unia przestanie wysyłać pieniążki, bo powiedzą: no ale widzicie Węgry, Słowację. No co myśmy mogli zrobić? Ja akurat jestem za tym, żeby uruchomić to, co Unia Europejska chciałaby w 12 pakiecie, czyli mhm. zamrożone aktywa rosyjskie, mhm. to by odebrało Węgrom amunicję, że no tutaj ich pieniądze są gdzieś tam zabierane, pomimo że nie są ich pieniądze zabierane. Natomiast no tutaj Słowacja częściowo wydaje, znaczy Słowacja na pewno ulegnie, a mhm. w przypadku Węgier mm, duże szanse są, że będą osamotnione mhm. i są też szanse, że Unia Europejska będzie grała na zmianę władzy na Węgrzech. Uhum. cały czas pokazując Węgry jako ten zły przykład do tej pory było to kilka krajów w tym Polska często w tym gronie razem z Węgrami a teraz Węgry troszeczkę zostają same hmm, no tutaj... doszła Słowacja w tym momencie tak nie? ale wiesz co doszła Słowacja dlatego że oni mieli taką obietnicę wyborczą uhum. i oni już zauważy że miękną nie pojechali zresztą do Pekinu Mhm. Na zaproszenie, a Orban pojechał, to też jak gdyby pokazuje, że tutaj nie ma jak gdyby takiego trwałego. Nie możemy mówić o jakimś sojuszu między tymi krajami, natomiast no, możemy mówić o tym, że Węgry w mojej ocenie przegną. Tak, tak. Mhm. Potocznie mówiąc, nie chcą wpuścić Szwecji. Tam jest, tam jest wciąż właśnie na szali ta Szwecja, nie? bo, tak, bo nie gdyby Węgry. grają. Tak, zostały tylko Węgry i oni grają. W tym, że jak nie dostaniemy pieniędzy z Unii Europejskiej, tak, czyli tych funduszy, to nie, no to wszystko będziemy na nie na wszystko, tak? No, bo w tym momencie mm -hmm. tak to wygląda. I w, znowuż, w mające ocenie nie, nie, źle się to skończy dla Węgier, i też być może nie do końca są to dobre informacje dla Unii Europejskiej, bo to pokazuje, że trzeba skończyć z wetem, co nie będzie korzystne dla Polski, no bo prawdopodobnie wygra ta opcja federalizacji, ale już nie ojczyzn, tak jak gdzieś tam e, chcieliśmy jako Polska. Tylko mm. coraz silniejszego centrum i tutaj Niemcy i Francja. Na przykładzie Węgier będą mówić, że no przecież nie da nic się zrobić, no bo jeden kraj potrafi zablokować wszystko, trzeba zmienić tutaj status Unii Europejskiej, no i to będzie cały czas jak gdyby. I myślę, że też po to oni są, tak? I Węgrzy niepotrzebnie weszli w tą grę, bo ta gra się dla nich właśnie źle zakończy, tak jak kiedyś. Dla Grecji źle się zakończyła, tak teraz się dla Węgier źle zakończy. No tak. Przejdźmy A my sobie do... słuchajcie przejdziemy do następnego punktu. Mamy informacje, które nie są dobre dla Rosji. I ja mówiłem w porannym cepie piątkowym, że powiemy o tym, dlaczego Urals w tym momencie bardziej stanią w stosunku do Brent i się po pogorszył dyferencjał, czyli różnica w cenie pomiędzy Uralsem ropą rosyjską a Brentem ropą europejską. No i w tym momencie mamy informacje na temat frachtów, mhm. czyli dostaw tankowcami ropy, ale nie tylko ropy. Okazuje się, że tutaj mamy najwyższe ceny od grudnia zeszłego roku. Ceny i opłacalność frachtów rośnie, no i tutaj mamy takie informacje, słuchajcie, że ta cena transportu tankowcami średniej wielkości osiągnęła w Europie ponad 100 tysięcy dolarów dziennie, tak, tam jest bodajże 101 i ten rajd najnowszy jest, jest przede wszystkim no, kilkoma elementami powodowany. Natomiast głównym tym elementem to jest, okazuje się, że groźba rozlania się wojny na Bliskim Wschodzie. Mhm. I tutaj ta szansa gdzieś przez rynek jest oceniana wyżej. W związku z tym część statków płynie w gdzieś w zbliżonych okolicach. No i tutaj rynek wycenia, że jakieś ryzyko. Powiedzmy, większej wojny lub mniejszej wojny występuje, dlatego, dlatego te ceny rosną i to jest jeden z elementów. Statki przewożące ropę naftową z Morza Północnego do Europy Kontynentalnej zarabia, zarobiły w tym tygodniu około 101 tysięcy dolarów dziennie. Tak jak powiedziałem, najwięcej od grudnia ponad dwukrotnie więcej niż średnia od początku roku. Wow. A tak wynika z danych Baltic Exchange w Londynie. Na poziomie globalnym statki Suez Max, które są w stanie przewieźć milion baryłek, zarabiają średnio około 60 tysięcy dolarów i to mhm. też jest najwięcej od kwietnia. Słuchaj, a powiedz mi tak z ciekawości, bo widzimy, że ogólnie ropa odrobinę tanieje, ale w fracht mocno wzrósł. Jak to się przekłada na końcowy produkt gdzieś tam w kraju, na przykład u nas? Czy to będzie powodowało, że u nas ceny. Bo nie wiem, jaka jest skala. Wiesz, tego, co spada w stosunku do tego, co wzrasta koszt przesyłu. To znowu, wiesz, wszystko zależy skąd, gdzie mhm. tak. No, w no ale momencie, na przykład tam... Amerykanie jak wysyłają, no to mhm. mają bezpieczną trasę, bo mijają w ogóle Bliski Wschód, jak płyną do Europy, tak? A Rosjanie jak wysyłają z krajów, to znaczy z portów bałtyckich i ale płynie to, to do Ale to widzisz, to jest globalna gospodarka, no jeżeli mhm. teraz w danej części, szczególnie w Europie, ceny transportu, zobacz, no część przecież leci z Morza Północnego tak do Europy w ogóle tam. Czyli krótka o, piłka. Nie, nie wpływa tak w te rejony, uh -huh. a i tak te ceny y, rosną, bo ceny w innej części świata urosły. W uh -huh. związku z tym, na przykład, bardziej opłaca się wtedy te droższe ładunki wozić. No to wiesz, no to jest powiązane, tak? Jeżeli one rosną, no to te tańsze, powiedzmy bliższe też trochę rosną, tak? Mm -hmm. A, okay. Natomiast najgorzej mają ci, którzy muszą większe dystanse, tak? Czyli na przykład, jak eksportuje z morza Rosja. Bałtyckiego do Chin. No to oni są może to tak jest powiem, fract, najbardziej koszt za dzień, a tutaj mhm. mamy długości. Rozumiem, tak, że z morza północnego tak, do Europy to jest tak. jeden-dwa, może trzy dni tak. czy coś takiego, no, a, jeden, tam jeden jest, dzień, dwa, no. a tam to jest y, ile trzy miesiące? Mówiłeś kiedyś? Nie, 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 nie. Nie, nie trzy miesiące. No, niecały, tak, powiedzmy uh -huh. 15, zależy jeszcze od y, odległości, w które miejsce tam powiedzmy na przykład do Indii jest bliżej, do Chin jest trochę dalej, tak? Uh -huh. Od powiedzmy 15 do 20 dni. Tak? Uh -huh. 14, od 14 chyba do 19 dokładnie. No tak, ale ten tankowiec później musi wrócić no tak. na sucho. To też jeszcze w drugą stronę trzeba go liczyć, nie? Hmm. Bo, bo właśnie jak to jest liczone, dostawa? A później ten powrót, on y, płynie za darmo, że w tej dostawie jest koszta jakby dopłynięcia i z, y, powrotu? Różne mogą być trasy. To nie jest też tak, że on mm -hmm. musi płynąć na tej samej trasie, tak? Może Aha, na przykład, wiać, że może później wiać gdzieś wiać mm -hmm. inną ropę do innego portu zawinąć okay. i tak dalej, nie? Tutaj mm -hmm. W zależności kto to obsługuje, jak jest to, wiesz, wykupione i, i tak dalej. Okay, w każdym razie, no nie są dosyć do, to dobre informacje właśnie dla tych, którzy muszą tą ropę wozić daleko. Jednocześnie mamy następny element, bo na rynku brakuje, i to jest drugi taki element, który teraz się oczywiście nagle pojawił. On był wcześniej, tylko jakoś rynek to ignorował, czyli brakuje małych średnich tankowców. Bo to, co Rosjanie z grubsza mieli już kupić do tej swojej floty cieni, no to oni tam skupili te stare, małe, właśnie i średnie tankowce. No i teraz no nie ma ich, nie ma nowych. No tutaj ogólnie wydaje się, że to też będzie problemem, bo tych tankowców za mało się produkuje. Dlatego, że ten rynek uznaje się, Znowuż nie do końca za perspektywiczny tak? No bo długoterminowo no. świat będzie odchodził od, od ropy, i szczególnie od właśnie przewożenia tankowcami, a więc tutaj nie ma ani takich inwestycji, ani takich zamówień. Jak jeszcze czas, jakiś czas temu, a więc prawdopodobnie ten średni wiek tych tankowców będzie rósł, no ale to też wiąże się z tym, że zagrożenie na jakąś awarią i Szczególnie jakąś taką ekologiczną rośnie. Pamiętajmy, Czyli koszt fraktów teraz... będzie w najbliższych latach tylko w górę, bo nic nie sprawi, żeby było w dół. Niekoniecznie, niekoniecznie, tak. No nagle mhm. ktoś może wiesz, stwierdzić, że mu się opłaca i wyprodukować ileś, nie? Mhm. Albo ktoś może zamówić, nie? No jak ktoś zamówi, no to też wyprodukują. A nie, nie jest tak, że było tych tankowców na świecie tak na styk, wiadomo, żeby nie stały puste, mhm. ale Rosja robiła krótsze trasy, takie właśnie kilkudniowe, a tak? przez to, że, że teraz tak. płyną tak długo, tak. to one są tak jakby wyłączone z tego ruchu i po tak. prostu brakuje, tak? To tylko, tak, to, w to sumie... też ma... Znowu Rosja. Tak. Znowu rozwia. To też ma jak gdyby znaczenie to, co powiedziałeś. No, z, 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 zmienił się właśnie ten, te, te, wydłużyły się, o może tak najprościej, wydłużyły się te trasy. Taka m, średnia trasa po prostu się wydłużyła. Tak, transportu i zwiększyło się ryzyko jakieś tutaj kas katastrofy ekologicznej. No dlatego z prostej przyczyny, że dłużej ropa znajduje się na morzu, czyli te tankowce mhm. po prostu dłużej pływają. Mhm. No i wiadomo, no jak coś jest dłużej na morzu, no to szansa, że się coś złego wydarzy jest większa niż jak są krócej. Tak, tak. Okej. Okay. Myślę, że temat wyczerpaliśmy, chyba, że masz jeszcze coś tam do dodania? Nie. Dobra, przejdźmy do następnego. Siemens Energy z rekordowymi stratami. Wspominaliśmy wiele razy o tym, że Siemens i wśród jego innych odłamów, Siemens Energy po ponad 100 latach obecności w Rosji uległ presji międzynarodowej i opuścił ją. Nigdy natomiast nie mówiliśmy, jak sobie Siemens i jego spółki zależne dają radę obecne, obecnie. Na przykład akcje Siemens Energy spadły o ponad 30%. Po doniesieniach, że spółka prowadzi negocjacje z niemieckim rządem w sprawie gwarancji rządowych. Nastąpiło to po poważnych problemach w dziale energetyki wiatrowej, głównie właśnie w Siemens Energy, a konkretniej jej spółce kolejnej Siemens Gamesa. W ciągu tego roku Siemens Gamesa zmagała się z problemami z jakością łopat wirników i innych części nowych turbin wiatrowych, co wywołało miliardowe straty. W wyniku tych informacji, akcje Siemens Energy straciły znaczną część swojej wartości rynkowej, czyli 30%. Negocjacje z rządem w sprawie gwarancji rządowej. I tu było ciekawie, były trzymane w tajemnicy, a dokładne warunki i zakres tych rozmów nie są jeszcze jasne. Spadek, spadek cen akcji jest reakcją inwestorów na te informacje i niepewność z nimi związanych, e, związaną. Według Bloomberga, szacowane problemy niemieckiej firmy mogą kosztować niemieckich podatników słuchajcie, aż 16 miliardów euro. Paweł, spadek o 30%. Z tego, co się orientuje, to jest poważne tąpnięcie. Co nie? Może zawsze być gorzej. No, może być 90, no ale tak. Coś tam się nie dzieje za ciekawego z tymi wiatraczkami. Będziemy obserwować sytuację. Gdy będziemy wiedzieli coś więcej, to oczywiście Was poinformujemy. Natomiast zeszły tydzień możemy zaliczyć do udanych, jeżeli chodzi o. Kryptowaluty, szczególnie mhm. jeżeli chodzi o bitcoina, ponieważ bitcoin osiągnął i przekroczył nawet przez moment 35 tysięcy dolarów, i to było po raz pierwszy od ponad roku, od maja mhm. 2022. W ciągu tygodnia wzrósł tutaj o ponad 20%. Inwesty inwestorzy Ci co inwestują w Bitcoin, to bym ich inwestorami nie nazwał. Ale w każdym bądź razie są podekscytowani perspektywą możliwości kupowania funduszy bitcoinowych. Tutaj głównie się mówi o ETF-ach. Ja mam Paweł, do, do ciebie fad, pytanie. Czy inwestor nie... może być podekscytowany? To chyba się wyklucza, nie? No tego powiedziałem, że nie inwestorzy że... i że. Bo tak. inwestor powinien nie, nie udzielać emocji się. Nie? nie, no, oczywiście, że mogą być podekscytowani. To często widzimy. Tutaj mm -hmm. na rynki bardzo mocno rządzą się właśnie emocjami. Natomiast od jakiegoś czasu mówi się, że pojawią się ETF -y na Bitcoina. Czyli w tym momencie Bitcoin wszedłby na takie Staromodne, czy takie normalne giełdy, no i mielibyśmy, do, mielibyśmy taką sytuację, że można by było w tym momencie sobie kupować udziały w takich ETF-ach. No tutaj, oczywiście, za wszystkim stoi BlackRock, który taką prośbę już wysłał. No i mieliśmy informację, że to się właśnie nie do końca prawdziwą. Ona była fałszywa, natomiast albo inaczej, przedwczesna, że już został dopuszczony tak do rynku i że pojawi się na liście kontrolowanej przez Depozytory Trust and Clearing, czyli Izbę Rozliczeniową Akcji, ETF-u wprowadzoną dla Nasdaq-u. Natomiast, może tak krótko: my, być może, kiedyś zrobimy jakiś specjalny odcinek na temat BlackRocka jest to firma, która w tym momencie jest największym dostawcą ETF-ów na świecie, no i zarządza no, takimi aktywami, które są słuchaj o wartości na ten moment 8,5 biliona 8,5 biliona dolarów, a jeszcze jakiś czas temu to było nawet 10 bilionów dolarów, tak się mu, tak, tak mniej więcej liczono. Mhm. E, no taki bitcoinowy ETF dałby na pewno kryptowalucie jak i innym kryptowalutą nowe poczucie takiej legityma legitymi legitymizacji. Tak? No tak trzeba dla osób, które w ogóle nie mają z tym o tym pojęcia. Bitcoin to jest kryptowaluta, nie jest uznawana w tym momencie przez takie giełdy giełdy yy, i nie można sobie nią handlować. Yy, dlatego powstały yy, giełdy kryptowalut. Na których jest tych walut takich nieoficjalnych, rządowych, setki, a może tysiące. No i Bitcoin prawdopodobnie by przetarł szlak, tak? By był pierwszy ewentualnie, mm -hmm. który tak, by no, się no. pojawił na takich prawdziwych giełdach. Co? Nie, nie, jeszcze nie? Jeszcze, jeszcze tak nie do końca dopiero ETF-y. Mm -hmm. No ale że tak powiem, można. Kroczek. Można taki, że, no. Znaczy, no duży krok. Mm -hmm. I to na pewno pomogłoby bitcoinowi, żeby uh -huh. no powoli zacząć wchodzić na te salony. Uh -huh. Już od jakiegoś czasu można na niektórych grać kontrakty, natomiast no TTF te -y no przybliżyłyby tego bitcoina no, no ludowi tak w tym momencie. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ja trzymam kciuki. Akurat, żeby tak się wydarzyło, uważam, że. Handel kryptowalutami no, powinien też się jakoś tutaj w końcu ucywilizować. Zaraz okay. też na napiszę, no ale jak? No, tak, tak myślę. No okay. ale... A wokół słuchajcie, BlackRock narosło też sporo teorii spiskowych. Być może kiedyś zrobimy materiał. Piszcie, czy chcielibyście taki materiał. Mamy w listopadzie uruchamiać tą część inwestycyjną. No i tam pewnie warto by w którymś odcinku. Może w listopadzie to nie, ale powiedzmy za kilka miesięcy o tym BlackRock sobie powiedzieć. Dlaczego są tak oskarżani i ile jest w tym prawdy, a ile nieprawd. Ok, I przejdźmy do kolejnej informacji. Stany Zjednoczone i Chiny wyraziły potrzebę prowadzenia pogłębionego i kompleksowego dialogu w celu ograniczenia nieporozumień i ustabilizowania swoich stosunków. Oświadczenie to padło podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Chin Wangai w Waszyngtonie. Wspólna konferencja prasowa ministra Wanga i sekretarza stanu Antoniego Blinkena skupiła się na podkreśleniu Znaczenia dialogu i relacji między oboma krajami. W sumie niedawno Blinken się chyba z nim widział, też z miesiąc czy dwa miesiące temu. Wang podkreślił, że Stany Zjednoczone i Chiny mają wspólne interesy oraz wspólnie stoją przed ważnymi wyzwaniami, które należy rozwiązywać we współpracy. W związku z tym konieczne jest wznowienie dialogu między tymi dwoma potęgami przy jednoczesnym postanowieniu. Na rozmowy o dogłębnym i kompleksowym charakterze. Wang argumentował, że dialog może pomóc w ograniczeniu istniejących nieporozumień, ustabilizowaniu relacji i przywróceniu ich na ścieżkę zdrowego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Sekretarz stanu Blinken wyraził zgodę z ministrem Wangiem, podkreślając swoje oczekiwania co do konstruktywnych rozmów między obiema stronami. Przy okazji wizyty ministra Wanga, Blinken również złożył kondolencje w związku ze śmiercią byłego premiera Chin Li Ken Kuanga, musiałbyś mnie poprawić, jeżeli wiesz, jak się nazywał, bo ciężko mi wymówić. Wizyta ministra Wanga jest częścią szerszego procesu dyplomatycznego mającego na celu złagodzenie napięć i konfliktów między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. I tutaj były prowadzone również rozmowy o konflikcie na Bliskim Wschodzie, który w, które wprowadziły nowy element do stosunków między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, a Waszyngton liczy na to, że Pekin będzie w stanie wykorzystać swoje wpływy w Iranie w celu zapobieżenia eskalacji konfliktu na tym obszarze. I Paweł, mam do ciebie takie pytanie. Brzmi to, jakby kurcze, chcieli się wiesz, tak, przyjacielsko porozumieć? Zaprowadzić pokój na świecie. Taka, taka sielankowa ta atmosfera jest. A ludzie mówią, że oni chcą ze sobą prowadzić wojnę. To o co w nie, tym chodzi? Nie myślę, że wiesz co, że tutaj jednak cały czas jest gra interesów. Interesy są rozbieżne. W jakiś czas na no, będą jakieś zbliżenia, tak? Jakieś gesty dobrej woli, współpraca. Ale na ten moment interesy są rozbieżne. Ale jest przynajmniej jakiś dialog, wiesz. Ale dialog są, jest, tak. Wizyty dialog. są dosyć częste. Podkreślają, że, że trzeba rozwiązywać to na stopie pokojowej. Kurczę, może nie zniszczą nam świata w najbliższych 50-stu latach. Taka szansa też jest. Z mojej strony wszystko. Masz jeszcze coś? Z mojej strony również. Miłej soboty. Dziękujemy, że jesteście z nami. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Do zobaczenia. Do zobaczenia.